Cześć, 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 mówi Ania. Witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie planerowym. Czas na stworzenie kolejnej rozkładówki w moim planerze. Jak już pokazywałam w poprzednich filmach, jest to fioletowy planer pełen czasu. Na ukończeniu i to dość intensywnym, jak widać. Jeszcze czerwiec tutaj się zmieści. Towarzyszą mi motywy kosmiczno-księżycowo-wilcze za sprawą kolekcji Stamperii. Tutaj akurat okładkę właśnie o z kolekcji Kosmos. I to będzie też ostatni miesiąc w moim planerze. I jak w tym miesiącu zabieram się za Dutch Door. Układ będzie nieco inny, ponieważ wracam do pionowego Dutch Doora. I będę tutaj się tym dalej bawić. Sobie tym razem właśnie odcinam ten kawałek strony, ale to oczywiście nie wszystko, bo wracam trochę do koronek. W poprzednim tygodniu też była koronka. No i w tym będzie ona to taka, powiedziałabym, delikatna, co by ten planer już nie był tak mocno wypchany. Bo mogę powiedzieć, że jest to zdecydowanie planer pełen dużej ilości czasu minionego, jak już mówiłam. Teraz patrzę, czy ją przeciąć, czy zostawić tak. Tak sobie myślę, czy ją obciąć i tutaj zabezpieczyć taśmą washi. Czy po prostu odchudzić nieco te. Chyba ją na razie przetnę. I będę zaraz przyklejać na taśmę. Jak już mówiłam, że to są ostatnie tygodnie w tym planerze. Tak się właśnie składa, że w tym roku planer mi starczy właśnie na pół roku. Co w sumie, jeżeli kolejny też mi starczy na pół roku, to w sumie fajnie, bo dobrze będzie móc zacząć nowy planer od nowego roku. Gdzieś miałam tu pod ręką taśmę. Jest. Szukam tu początków taśmy. Nam tutaj troszkę krzywo ta taśma jest, ale myślę, że tutaj czasem jak się troszkę tak sfaluje ta taśma, dobrze jest obciąć, przeciąć ją. Wtedy ona się ładniej układa, a taka drobna przerwa w tej taśmie nam niczego tutaj nie popsuje, nie sprawi, że się coś nie będzie trzymało. Jest po prawie i druga warstwa taśmy, żeby tutaj przytrzymać jakąś taśmę delikatną washi. Teraz jakąś znajdę. No i teraz się zaczyna szukanie taśmy. Tu mam taką. Mam nadzieję, że ona się będzie dobrze odrywać, ponieważ mam ją już od dość dawna, a taśmy niestety ciutkę potrafią tak całkiem złośliwie degenerować.
Więc słuchajcie, tutaj już ten element jest, czyli taki, powiedziałabym, kluczowy element, który zajmuje najwięcej miejsca. No i chyba czas się zająć tabelkami. Tym razem będzie inny układ, bo tu chcę zmieścić 5 dni, czyli ten tydzień roboczy. Tutaj weekend i ewentualnie jakiś taki drobiazg. No to rysujemy. No i jak widać są, teraz trzeba naklejki jedne i drugie. Tutaj, żeby się nie pomylić, zrobimy tak. Dni przyklejone, odkładamy. I teraz nie pomylić się, nie pomylić się. Tak jak w poprzednim tygodniu, nie jest to idealnie zgrany kolor, ale mówi się trudno i żyje dalej. Zobacz, eksperymentalnie tutaj tydzień mam troszkę inny, poprzerzucany przez strony. Zobaczymy, czy się nie będę mylić. Chociaż szczerze mówiąc, tak wygląda w sumie fajniej. No i słuchajcie, powiedziałabym, podstawy są. To sobie odkładam. Tu chciałam dać jakąś fajną kartę lub coś ozdobnego. Zaraz będziemy przeszukiwać naszą kolekcję, żeby zobaczyć, co ładnego tam mamy. Co można... Raczej prostokąt by się tu przydał. Tutaj też takie prostokątne karty są. Tą kartę tylko w większej wersji miałam. Tutaj, w poprzednim tygodniu. Może tą ptaszynę tam tutaj jednak. Karty z księżycem nie chcę na razie powtarzać. Tydzień w tydzień, można powiedzieć. Więc tutaj pójdzie ptaszyna. W ten sposób. Teraz pytanie, czy tutaj dodajemy jakieś elementy ozdobne z gatunku, chociaż to tak mało miejsca jest. Albo może to? Tutaj to zetniemy.
bardziej. Gdzie mój klej? Tu jest mój klej. W ten sposób tutaj. Teoretycznie dobrze by było, żeby tu był jakiś tudusek, ale nie będzie tudusków tutaj. Tu będzie po prostu element dekoracyjny. I teraz przechodzimy na następną stronę. Tutaj się będę posługiwać już przypinkami ze względu na to, że jak widać różnica poziomów jest duża. Teraz muszę sobie zastanowić się, co ja tutaj chcę. Myślę, że będzie to element, to sobie tutaj zaznaczę i więcej, jak to będzie miejscami wyglądało. I teraz pytanie, co tutaj dać? I sobie tu bym urwała kawałek strony. Tutaj mi trochę szkoda, bo jest ładny ten księżyc. Widziałabym go w innym rejonie. Patrzymy, gdzie można tutaj sobie stroniczkę urwać. Coś tą czandziec wymyśleć, ponieważ tu mam teraz pytanie, czy dać ten i ptaszysko sobie odpuścić, czy dać tą w stronę. Chciałam dać tutaj taki element. Bo to ptaszysko zupełnie mi tutaj jakoś tak nie widzi się. Poza tym nie lubię, jak się coś tak na mnie patrzy. Przenikliwie. Więc... Chociaż ten element jest ładniejszy. Dobra. Ptaszysko. Pójdzie sobie stąd. Tutaj. Zostawię sobie troszkę miejsca. Na elementy dodatkowe. Chociaż nie, tutaj raczej sobie wsunę tą kalkę. I tutaj mamy znowu fajne napisy. Coś można byłoby. Ten z gwiezdnym pyłem mi się bardzo podoba. Towarzyszył. No i co my tu mamy? Tu jest spięte i tu prawdopodobnie zrobię jakąś listę typu to do.
Zobaczę, czy mam jakąś naklejkę. Nie mam do zrobienia. Gdzieś taki motyw się gdzieś tu powinien pojawić. To są całkiem fajne te napisy. Ale tu powinnam sobie zrobić jakąś, to nie ten kolor. Granice na, między tym duduskami a zapiskami. Może powtórzę tą taśmę, którą gdzie położyłam. Bo tato. Troszkę nie te odcienie tutaj, chociaż teraz to już i tak te odcienie są pomieszane trochę. Miałam tu fajną taśmę, którą dałam tutaj na... Gdzieś ją położyłam sobie i nie mogę teraz namierzyć. O, tu leży. Tak sobie pomyślałam, że sobie dam tutaj jako taką krawędź. Oddzielający. Oddzielający miejsce na właśnie duduski. Od zapisków. No i co my tu jeszcze mamy? Kilka naklejek. I myślę, że już jesteśmy z kolejnym tygodniem gotowi. Zwierzyniec musi być. Tu i ówdzie. I gdzieś lamę. Żeby nie było zbyt poważnie. I tak sobie patrzę, że już kolejny tydzień czerwca, już ponad połowa, 17. Jeszcze tutaj sobie tak pomyślałam, jakiś motyl by mi się tu przydał na tej taśmie. Słuchajcie, to chyba będzie na tyle. Więc tak wygląda kolejny tydzień czerwca w moim planerze. Znów jest bardzo prosto. Prosto i bardzo szybko się, jak patrzę na film, udało zrobić. Ma to swoje niewątpliwie zalety, ponieważ wiadomo, planer ma nam oszczędzać czas, a nie zajmować go za dużo. Nam pozwoli się właśnie zorganizować, robić rzeczy, powiedziałabym, lepiej i wydajniej, a nie zajmować nam czas, który być może można byłoby spożytkować na coś zupełnie innego. Jeszcze tak przeglądam naklejki, ale chyba sobie już odpuszczę na razie i więcej nie będę tu nic dodawać. No słuchajcie, zatem strony gotowe, tylko zrobić zdjęcia, można planować. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, polubienia, wszystkie, patrzę, czy się dobrze przykleiło, wszystkie miłe komentarze. Bardzo Wam dziękuję i słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, pa!